No, naciskasz na mnie, żebym dalej prowadził swoje rozważania dotyczące płci. No i tutaj chciałbym zaznaczyć, jakie są skutki, czy wnioski, powiedziałbym, wynikające z tego, że człowiek nie jest zdeterminowany płodnością tak jak zwierzę. A jednak, powiedzieliśmy, może działać seksualnie. W każdej chwili, o ile działają na niego odpowiednie bodźce, na które jest wrażliwy, na które jest podatny na odbiór tych bodźców. Rzeczywiście, ponieważ ja jestem przekonany, że człowiek jest sensownie przez Pana Boga stworzony i wobec tego, jeżeli jest jakieś działanie, to domagam, oczekuję tego, że to działanie jest sensowne, że ma jakiś sens, ma jakiś powód. Jeżeli człowiek może działać seksualnie, a nie jest zdeterminowany płodnością, chociaż to działanie, to jeszcze zobaczymy, jest uzależnione oczywiście, czy skierowane ku przekazywaniu życia, to muszą być jeszcze inne funkcje niż przekazywanie życia, które sprawiają, że człowiek działa seksualnie. Inne funkcje, które są jakieś ważne życiowo, przynajmniej tak samo ważne życiowo, jak przekazywanie życia. Jakie to są funkcje? Rzeczywiście, taką funkcją u człowieka jest tworzenie więzi. To wymaga osobnego omówienia. Tworzenie więzi. Taką więzią jest małżeństwo. Zespołem takich więzi jest życie rodzinne. A ponieważ społeczeństwo to jest rodzina rodzin, wobec tego od tych więzi zależy życie społeczne. Od życia seksualnego zależy wszystko. To znaczy zależy małżeństwo, rodzina, życie społeczne. To jest doniosła funkcja społeczna życia seksualnego. Dlatego we wszystkich społeczeństwach zawsze rzeczywistość seksualna podlega jakimś przynajmniej obyczajowym normom, a niejednokrotnie też i normom prawnym i normom religijnym. W Polsce prawo karne przewiduje sterowanie życiem seksualnym. No, życie religijne ma również poważne momenty etyczne dotyczące życia seksualnego. Tworzenie więzi. Druga funkcja, bardzo poważna, obok funkcji tworzenia więzi i obok funkcji płodności, to jest pragnienie tego, żeby rzeczywistość seksualna coś u człowieka znaczyła. Myśliciel francuski Marita mówi, człowiek jest istotą symbolu i znaku. I człowiek posługuje się symbolami, nie tylko takimi znakami jak mowa, to jest najpowszechniejszy sposób przekazywania informacji, ale człowiek posługuje się znakami. Czynności znaczące to są gesty. I człowiek oczekuje tego, że życie seksualne będzie znaczyło coś. To jest bardzo doniosła rzeczywistość u człowieka, że człowiek bardzo negatywnie ocenia etycznie działanie, które seksualne, które nic nie znaczy. Albo działanie seksualne, które oznacza przemoc i gwałt podczas wojny. Jest przemoc, jest wyrażana życiem seksualnym. Czy tak jest w małżeństwie? Może to być i pewno bywa, chociaż tutaj trzeba by pewne poprawki prowadzić, dlatego że istotą małżeństwa jest wzajemne oddanie i przyjęcie i wtedy jest małżeństwo, życie seksualne jest prawdziwym oddaniem wzajemnym, a nie przemocą. Niemniej jednak w powszechnym odczuciu jest ta potrzeba właśnie w małżeństwie, żeby życie seksualne stanowiło wyraz, znak tego, co nazywamy miłością
pewno do tego problemu miłości trzeba będzie wrócić. Następne nasze spotkanie będzie dotyczyło miejsca płci w strukturze osoby ludzkiej.